apetyty i spodziewają już Staszewski. Hamil w czerwonym, Loran w żółtym. Loran pierwszy przymknął tam Hamila jadącego z pierwszego toru, a więc pierwszy Loran, drugi Hamil, trzeci w kasku białym to Wiesław Jagusz i z tyłu Mariusz Staszewski, ale już na drugim łuku po zewnętrznej Billy Hamil, niczym amerykański cowboy, bo jest to rzeczywiście typowy żużlowy fighter, wyprzedził Marka Lorama. To jest chłopak, który jeździ z polotem, który jeździ z ogromną fantazją, z ogromną odwagą, ale proszę popatrzeć, oni tutaj walczą na centymetry, tutaj odległości między tymi dwoma motocyklistami są niewielkie, ale tutaj nie ma żadnego dotknięcia, nie ma żadnego trącenia, tym razem po zewnętrznej. Zobaczył, że udało się to okrążenie wcześniej Hamilowi, próbuje Mark Loran, ale Billy Hamil wspaniale zastawia, jedzie jakby po tej linii, po której wybiera sobie wcześniej Mark Loran, tak jakby miał oczy z tyłu, ale oni rzeczywiście tak potrafią jeździć, że wydaje się to nieprawdopodobne i Billy Hamil wygrywa tuż za nim Mark Loran. Na trzecim miejscu przyjechał Wiesław Jagusz, a tu atak Billa Hamila na drugim łuku podczas pierwszego okrążenia. Bardzo ostro, na pełnym gazie, jednak tam opłaca się jeździć na tym drugim wirażu po długim łuku. Oczywiście Billy Hamil jako reprezentant gospodarzy trochę lepiej zna ten tor, wykorzystał to i tutaj, mimo że rozpaczliwie próbował gonić na tej prostej, Mark Loran.